W zeszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na specjalnej sesji zajmowało się tematyką narkotyków. I jeśli chcemy powiedzieć, co było sukcesem, to to, że po raz pierwszy od 20 lat taki przegląd polityki narkotykowej na arenie międzynarodowej nastąpił i że przyjęto wspólne stanowisko na rzecz rozwiązywania problemów narkotykowych. To, co ważne, to akcja Klimat, działania poprzedzające UNGAS, czyli udział w konsultacjach organizacji pozarządowych, środowisk obywatelskich i środowisk naukowych, bo to te środowiska przynoszą nam wiedzę o problemie i te środowiska poprzez swoje doświadczenie pokazują, jak przeciwdziałać problemom narkotycznym i narkotykowym, jaką politykę prowadzić, tak żeby szanować prawa człowieka, a zarazem rzeczywiście walczyć z tymi, którzy zło narkotykowe niosą, czyli z nielegalnym handlem narkotykami. Rezolucja przyjęta podczas tego posiedzenia, o czym wszyscy Państwo wiecie, mówi o potrzebie kompleksowej, zintegrowanej polityki i zrównoważonym podejściu do problemu narkotyków. Na pierwszym miejscu nacisk jest położony na promocję i ochronę zdrowia, a także na poprawę bezpieczeństwa i ogólny dobrobyt społeczeństwa, co jest oczywiście ważne dla tych krajów, gdzie produkuje się to, co później tworzy narkotyki. Za plus uznałbym też to, że po raz pierwszy podczas konferencji UNGAS tak wyraźnie ostrzeżono przed dopalaczami, nowymi substancjami psychoaktywnymi. Jest ich między 400 a 500. Sprzedaż odbywa się także drogą internetową. Handel tymi narkotykami w pewnym sensie nie zna granic. To, co jest niebezpieczne, to ich skutki trudno przewidywalne, bo kompozycje są zupełnie nowe. W Unii Europejskiej wprowadzamy zakaz alfa PVP, coś, co się nazywa exciting delirium, ekscytujące delirium. Przeszło 100 wypadków śmiertelnych związanych z zażywaniem tego dopalacza. I to zjawisko jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne, rośnie jako taki substytut narkotyków wtedy, kiedy trudniej je dostać, no a oprócz tego korzysta z tej premii, że bardzo często handel tymi środkami dopalaczowymi odbywa się w sposób de facto legalny. Ważny element tej konferencji ONZ-owskiej to apel o wzmocnienie walki z przestępczością handlem narkotykami na poziomie międzynarodowym, regionalnym, krajowym, lokalnym. O to bardzo zabiegała Unia Europejska, żeby wymieniać się informacjami, doświadczeniami, bazami danych i że walka z handlem narkotykami i przestępczością powinna być priorytetem w tej zrównoważonej polityce narkotykowej. Zwracam uwagę, to oznacza, że nie karanie, kryminalizacja zażywania narkotyków jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej nie jest i wiele krajów już w ogóle pozbyło się tego elementu, dopasowując działania prawne do skali zjawisk. Natomiast w wielu krajach jeszcze jest kara śmierci. Unia Europejska zabiegała o to, żeby znieść karę śmierci. Nie udało się i to uważam, że jest przegraną tej wielkiej konferencji ONZ-u. Nie udało się ograniczyć kary śmierci albo zakazać kary śmierci za zażywanie narkotyków. Ona została jeszcze w 20-30 krajach. I nawet sformułowanie, że kary za zażywanie powinny być proporcjonalne i że trzeba brać pod uwagę prawa człowieka, no nie otwiera drogi do tej innej polityki narkotykowej w wielu krajach świata. Jest chyba też istotne, że dodatkowy element, który jest w rezolucji, mówi o tym, aby skupiać energię i działania
na zwalczaniu do 2020 roku epidemii AIDS, gruźlicy i walki z wirusowym zapaleniem wątroby wśród ludzi zażywających narkotyki, no bo to jest ten element poprawiania jakości życia, także tych, którzy z takich czy innych powodów w uzależnienie od narkotyków wpadli. Podczas konferencji rozmawiano także o alternatywnym rozwoju walki z narkotykami. To oznacza, że w krajach, gdzie się uprawia narkotyki, poprzez walkę z ubóstwem, poprzez danie możliwości uprawiania czego innego niż tylko narkotyki, byłaby większa szansa na to, żeby te alternatywne źródła utrzymania zniechęciły do produkcji narkotyków. Ale te wszystkie rzeczy wymagają dalszych działań i presja na kraje, w których jest kara śmierci, po to, żeby zdekryminalizować walkę z narkotykami i politykę narkotykową i zrozumienie spraw związanych z zażywaniem dopalaczy i większy nacisk położony na ochronę zdrowia i tak jak Unia Europejska zabiegała, prawo do świadczeń zdrowotnych wtedy, kiedy człowiek znajdzie się w tej sytuacji choroby czy presji wynikającej z zażywania narkotyków. I oczywiście ten wysiłek wspólny różnych krajów, żeby tam, gdzie narkotyki są produkowane, można było ludziom, którzy je produkują, po to, żeby żyli w lepszych warunkach, dać alternatywną pracę. A najważniejsze, wspólnie walczyć z tymi, którzy produkują, wytwarzają, także kompozycje chemiczne i to te nowe, właśnie dopalaczowe i przeciwdziałać tym mafiom, które działają przeciwko naszemu zdrowiu i nam. Czy UNGAS stworzy taką przełomową sytuację dla polityki narkotykowej w różnych krajach świata? Moim zdaniem to zależy od tego, czy różne kraje takie jak Unia Europejska dalej będą mocno mówiły o pewnych fundamentach związanych z nową polityką narkotykową. Zależy to od środowisk naukowych i zależy to od Was, organizacji pozarządowych, bo to Wy prowadzicie tą nową politykę przeciwdziałania zagrożeniom narkotykowym, nastawioną na prawa człowieka, nastawioną na zdrowie człowieka, na jego lepsze jutro, mówiąc tak bardzo pompatycznie, ale także wyraźnie nastawioną na potrzebę kooperacji wszystkich organizacji i instytucji w walce z przestępczością narkotykową. Zobaczymy. Od nas będzie zależało, czy te generalne rekomendacje UNGAS-u staną się realnością, czy staną się w wielu krajach tylko pustym zapisem. Oby nie.